Christmas! Właśnie robię sobie śniadanko na szybko, mam tu jakieś kanapki z nutellą, nie za zdrowo i herbatkę w świątecznym kubku. Korzystam, póki jeszcze jestem u siebie w domu na święta. I zaraz Wam pokażę coś fajnego. Mam maliny w miodzie z cytryną i imbirem w takim słoiczku, wygląda to bardzo ładnie. Maliny są tutaj zatopione w tym miodzie i wydaje mi się, że będzie to fajny dodatek do herbaty, dlatego zaraz to sprawdzimy i powiem Wam, jak smakuje. Spójrzcie w ogóle, jak to wygląda po otwarciu. Jest taka galaretka. Zaraz zobaczymy, jak to będzie smakować w herbacie, ale według mnie całkiem fajnie, bo bardzo czuć ten malinowy smak, więc jest to taki dosyć fajny, naturalny sposób na owocową herbatkę. Kochani, muszę Wam się pochwalić, wczoraj zrobiłam sobie sama takie paznokcie, przedłużyłam i nałożyłam hybrydę w takim czerwonym, świątecznym kolorze z High Hybrid. Chyba jest to numerek 244, jeśli się nie mylę. Wyglądają według mnie całkiem spoko, jak na własną robotę, a ja żadnym ekspertem paznokciowym nie jestem. Welcome to a new vlog on our channel. Today we have a lot of things to do actually because we have to pack for Radom, go there, also we were wrapping the presents, getting ready. Also we have to go to the shopping center for buy some last minute present. Yeah, also my boyfriend went to the gym this morning, so you didn't see him, I just showed you my breakfast and my new nails. And yeah, that's all actually. Oh, we will also take you guys and show you all the lights in Warsaw, because now everything is beautiful and decorated. Old City and what we will show? Old City, I think. Old City and I don't know if there is some There's other also park. This light park in Wilanów, we will see if we have time to go there, exactly. But we will try to show you as much as possible, and also we will go to Galeria Młociny, and I know that there also is a lot of really beautiful decoration, a big Christmas tree, so we will show you everything. Exactly. Like always. So we will go and we will take you along with us. Of course. Let's see go. You guys. All year long I've been keeping track of when I've been naughty and nice. From what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Then maybe this year Santa's coming home to me. Zobaczcie, kochani, tu jeszcze mamy do spakowania torby z prezentami. Dzisiaj sobie wszystko popakowałam. Tutaj mam prezenty właśnie dla rodziny. Tam też są prezenty, ale musieliśmy wziąć właśnie w takich pudełkach, ponieważ no po prostu wzięliśmy w takich pudełkach, bo żeby gdzieś to popakować i żeby łatwiej było nam to przenieść. Tutaj mam w tym kartonie prezent dla mojego chłopaka, ale jest on spakowany i nawet jest zaklejony, zobaczcie, dlatego że będziemy jechać, on to będzie wszystko pakował do auta i ja po prostu nie chcę, żeby to wszystko mógł zobaczyć, a on tutaj w jakiejś torbie ma prezenty dla mnie, więc nie zaglądamy i chcemy mieć niespodziankę. No i tak, wszystko sobie dzisiaj popakowałam, żeby już w domu nie mieć z tym roboty, żeby pomóc mamie tam przygotowaniu i tak dalej, i potem też cieszyć się świętami, więc to wszystko zaraz będziemy zanosić do auta, mamy też pełno jakichś ciuchów i tak dalej do zabrania naszych rzeczy, więc wydaje mi się, że no będzie cały samochód zapakowany. Tak więc, tak jak mówiłam, kochani, ledwo się wyrobiliśmy, ale wszystko mamy już popakowane. Zaraz będziemy to znosić do auta i planujemy jeszcze zajrzeć na Ogród Świateł na Wilanowie, tak jak już wspominałam wcześniej. Dobra, kochani, tak więc mieliśmy zabrać Was na Ogród Świateł w Wilanowie, ale jednak się nie uda, ponieważ jest już późno, a ogród jest otwarty tylko do 21, więc nie opłaca nam się jechać, ale zabierzemy Was na Starówkę i tam pokażemy Wam wszystkie światełka, więc chodźcie z nami. Let's go! Idziemy. I've been keeping track of when I've been naughty and nice. From what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies.
hearts agree.